Skoczylas. Zdrowie to największy skarb. Witam w naszym kolejnym spotkaniu kulinarnym. Dzisiaj połączymy pomarańczową dynię z czerwoną soczewicą. O soczewicy powiedzieliśmy już dużo w poprzednich odcinkach, a dzisiaj przypomnę w kilku zdaniach, jak soczewica wpływa na nasz organizm. Przygotuję dla Was dzisiaj soczewicowo-dyniowy pasztet, w którego skład będą wchodzić czerwona soczewica, kasza manna, marchewka, czosnek, jajka, biała cebula, pieczona dynia Hokkaido i mnóstwo przypraw. Mieszanki przypraw curry, gałki muszkatołowej, liścia laurowego, kurkumy, chili, ziela angielskiego i na samym końcu dodamy pestki dyni. Na początek bardzo drobno kroję marchewki. Pokrojoną marchewkę umieszczamy w garnku. Dosypujemy do niej soczewicę. Całość zalewamy zimną wodą około 350 ml. I odrobinę solimy. Całość gotujemy na małym ogniu, aż marchewka będzie miękka, a soczewica rozgotowana. Zajmie nam to około 15-20 minut. W czasie, jak soczewica nam się gotuje, my przygotujemy dynię. Na patelni szklimy jedną posiekaną cebulę. Do niej dodajemy dwa posiekane ząbki czosnku. Cebulę i czosnek szklimy na odrobinie oliwy. Na patelnię dodajemy liście laurowe i ziele angielskie. Gdy warzywa się zeszklą, dodajemy wcześniej upieczoną dynię Hokkaido. Dynię Hokkaido pieczemy w 175 stopniach, około 35-40 minut. Do tak przygotowanej dyni dokładamy przyprawy. Curry. Gałkę muszkatołową. Kurkumę. I ostrą paprykę. Całość podgrzewamy 3-4 minuty na palniku, ale zanim to zrobimy, wyciągnijmy liść laurowy i ziele angielskie. W tym czasie do ugotowanej soczewicy dodajemy kaszę mannę i dokładnie mieszamy. Przypomnę o zbawiennych właściwościach soczewicy. Nieważne, jakiego koloru soczewicę spożywamy, dostarczamy do naszego organizmu duże ilości kwasu foliowego, manganu, żelaza, a także i białka. Białka, o którym w szczególności powinny pamiętać osoby starsze, u których dochodzi do powolnego zmniejszenia masy mięśni. Tak przygotowaną dynię łączymy z soczewicą, dodajemy jajka i pestki dyni. Całość mieszamy na gładką masę i wykładamy do foremki wyłożonej pergaminem. Tak przygotowany pasztet wkładamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na około 40-45 minut. Upieczony pasztet odkładamy do wystudzenia. Soczewica ze względu na swój dość neutralny smak bardzo dobrze komponuje się z różnymi produktami.
U mnie pasztet z dyni i soczewicy będzie idealnie się komponował z sałatką z świeżych warzyw. Mam nadzieję, że dzisiejsza kompozycja dyni i soczewicy przypadnie wszystkim do gustu, a ja zapraszam na kolejne odcinki, w których będę Was zaskakiwał zdrowymi połączeniami smaków. Do zobaczenia!